Hej, hej, siemanko, witam się z Wami z lotniska. Dzisiaj lecę do Warszawy, mamy 7.30 albo 50. Niedługo będę wchodzić na pokład samolotu, więc zabieram Was ze sobą do Warszawy. Jeszcze nie jestem w samolocie, ale jestem już po śniadanku. Dobrze, że rano nie jadą tego śniadania, bo musiałabym, wiecie, wcześniej wstać, a tak mogłam kilka minut dłużej sobie pospać. No i tutaj sobie zjadą właśnie śniadanko. Dobrze wyszło, bo i tak trzeba czekać zawsze na samolot. Ale wydaje mi się, że zaraz nas będą wpuszczać. Lot trwa godzinę i 5 minut. Zobaczymy, czy będzie jakieś opóźnienie. Tak czy siak jestem umówiona na spotkanie na godzinę 15. Może będę trochę też wcześniej tam na miejscu. A czemu lecę do Warszawy, dowiecie się na miejscu. Jestem już na lotnisku. Słuchajcie, lot był opóźniony o 30 minut, jakoś tak. Obczajam sobie teraz to lotnisko, bo jeszcze tutaj nigdy nie byłam, a sytuacja jest taka, że jak będę wracać, to będę mega się śpieszyć. W ogóle zobaczcie, jakie auto fajne w sklepie stoi. Będę, słuchajcie, się śpieszyć, ponieważ na spotkaniu będę co najmniej od godziny 15 do 17 i godzina może zejść nawet na przybycie na lotnisko właśnie. Wtedy będą na pewno korki, więc na pewno co najmniej 30 minut zwyż. Tak mapa pokazuje, więc średnio będę miała czas, żeby się tutaj ogarnąć, które wejście jest prawidłowe i tak dalej, bo jednak to lotnisko jest troszeczkę większe, ale mam nadzieję, że dam radę. Ogólnie, żeby tylko od dobrej strony wejść, bo tutaj są wszędzie tabliczki z napisami, która bramka i tak dalej, tylko że ja wracam wieczorem, więc słuchajcie, jeszcze moja bramka, mój lot, wiadomo, nie jest widoczne. No słuchajcie, spoko się leciało. Były malutkie turbulencje w chmurach, ale to słuchajcie, standardzik. Ja nie powiedziałam Wam, dlaczego przyjechałam do Warszawy. Do Warszawy przyjechałam w sprawie współpracy. Zapraszam Was ze sobą. Myślę, że pójdziemy do Złotych Tarasów. Może pooglądamy sobie coś. No ja shoppingu jakiegoś nie mogę zrobić, bo do samolotu tego wprowadzić nie mogę. Także shoppingu, słuchajcie, nie będzie, ale będziemy mogli sobie pochodzić po sklepach, popatrzeć. Jednak tutaj też są często jakieś inne rzeczy niż u nas. Żałuję bardzo, że nic nie mogę kupić, ale nie mam, słuchajcie, nawet bagażu podręcznego, tylko mam tak zwany osobisty, czyli słuchajcie, moja torebka. Bo więcej mi nie trzeba było. Myślę, że jeszcze mogę pójść na jakąś kawkę czy coś takiego. 20 minutes later. Dobra, słuchajcie, zmiana planów. Zastanawiałam się, co ze sobą zrobić, bo jednak mam kilka godzin do spotkania. I słuchajcie, pomyślałam o takim pewnym miejscu, bo właśnie kilka miesięcy temu się do mnie odzywali, że po prostu, że wpadła tam, ale też zapraszali mnie z osobą towarzyszącą. Nie mówię jeszcze gdzie, bo może jeszcze tam pójdę. Jak nie dzisiaj, to innego razu, więc na razie nie zdradzam, o co chodzi. Ale słuchajcie, no fajnie byłoby jednak tam pójść z osobą towarzyszącą, więc sama nie będę szła. Ale uwaga, wpisałam sobie, znaczy chciałam sobie wpisać w Google jakieś tam atrakcje w Warszawie, ale uwaga, przypomniało mi się, że zawsze marzyłam, żeby iść do kawiarni Kociej. Do Kociej kawiarni, słuchajcie, i też tak by the way, ostatnio się dowiedziałam, że w Szczecinie została otwarta taka kawiarnia, więc tam też będę chciała się wybrać, ale jestem tutaj, mam parę godzin do spotkania, więc słuchajcie, zajechałam już na ulicę, gdzie jest taka kawiarnia, jest ona otwarta, jest ona chyba od 13+, więc fajnie. I słuchajcie co, no lecimy. Lecimy do Kociej kawiarni, w końcu spełniamy jakieś tam kolejne nasze małe, proste marzenie, ale zawsze to marzenie. Nie mam z kim iść, bo nikt nie ma takiej fazy na koty jak ja, więc nikogo nie będę tym męczyć i idę do Kociej kawiarni. We'll be right back.
wyszłam już z kawiarni i słuchajcie, było bardzo fajnie, ale jeszcze w sumie chciałabym Wam powiedzieć to, co już jakby zaczęłam, a nie skończyłam myśli, żeby nikt się mnie nie zrozumiał. Słuchajcie, powiedziałam, że dobrze, że ta kawiarnia jest od 13 lat zwyż. Tak uważam, ponieważ dzieci zachowują się różnie, no różnie podchodzą jakby do zwierząt i czasem źle je traktują. Po prostu dzieje im się krzywda, ale oczywiście nie rzucam wszystkich dzieci do jednego worka. Może to być krzywdzące dla niektórych dzieci, które oczywiście są grzeczne, bo takie też są poniżej 13 roku życia, no przecież. Ale no słuchajcie, no takie są zasady i trzeba ich przestrzegać. To tak samo można byłoby powiedzieć, nie wiem, zresztą odnośnie alkoholu. Jest on od 18 lat, ale na przykład nie jeden 22-latek jest mniej odpowiedzialny niż 18-latek, czy tam 19-latek. Także, no wiecie, tak jak mówię, nie wrzucamy wszystkich do jednego wora, ale ja na przykład jestem za. Ej, słuchajcie, jest tak zimno, że założyłam sobie rękawiczki i na telefonie, słuchajcie, przemieniam te ekrany nosem. Chciałabym Wam powiedzieć jeszcze, że ogólnie te kotki są do adopcji, wiecie, już tam sporo kotków właśnie znalazło dom, ale jeszcze mają teraz 8. Ta kawiarnia jakby jest, współpracuje z fundacją i właśnie kotki są z fundacji czy tam ze schroniska i w ten sposób mogą sobie znaleźć dom, więc to jest bardzo, bardzo fajne. No ja Wam, nie wiem, czy w sumie kiedyś mówiłam, ale ogólnie to było moje marzenie właśnie mieć taką, no i w sumie nadal jest, mieć taką kawiarnię, kocią kawiarnię. Bo ja u siebie w domu mieć dużo kotów nie mogę, więc miałabym jakby w pracy i ten. I jeszcze tym bardziej, jak dzisiaj sobie byłam w tej kawiarni, to jeszcze bardziej nabrałam takiej chęci właśnie na stworzenie takiej kawiarni. No ale wiadomo, ja tam bym nie była jakby non-stop. No bo nie. Więc musiałabym mieć dobrych pracowników, którzy na pewno kochają koty tak jak ja, ale na pewno są tacy ludzie, więc by się znalazło, ale no to jest takie marzenie. Natomiast no na pewno nie będę teraz nic otwierać, bo jeszcze nie wiem, co mnie czeka, słuchajcie, i nie wiem, czy w ogóle w Polsce będę mieszkać i tak dalej, bo i tak nie chciałabym docelowo mieszkać w Polsce, jakby na starość, tylko gdzieś indziej. Jestem teraz, słuchajcie, w Złotych Tarasach i muszę zobaczyć, jakie tutaj są sklepy, bo potrzebowałabym coś w stylu, nie wiem, iPhone'a czy coś w tym stylu, Apple po prostu, bo potrzebuję kupić, słuchajcie, obudowę na telefon. U nas szukałam, ale nie mieli akurat takiej, jak ja chcę. I już nawet ktoś mi raz powiedział, że 13 Pro Max to już jest przestarzały telefon. Masakra. I ten. I właśnie nie kupiłam u nas w Szczecinie, a potrzebowałabym, bo mój już jest taki poobdzierany. Ta guma zeszła, słuchajcie, w wielu miejscach. Nawet sama sobie to często psułam w momencie, jak ściągałam telefon z, słuchajcie, tego takiego statywu. I właśnie mi się zepsuło. O, jest. iSpot. Poziom 2. Dobra. Lecimy. Słuchajcie, byłam w tym iSpocie i kupiłam sobie takie etui krystaliczne, jak widzicie, w sensie bezbarwne. Chciałam sobie kupić fuksję, kiedyś widziałam, ale teraz już wiecie, no mało kto kupuje według nich na te telefony etui, więc nie ściągają, jakoś nikt nie zamawia. Dlatego tylko takie mi się udało zyskać, bo moje już tragicznie, słuchajcie, wygląda. Jest poobdzierane
z kilku stron i po prostu to mniej mi wtedy ochrania telefon, a ja wolę mieć go dobrze zabezpieczony. Teraz wybrałam się do Stradivariusa, tak żeby sobie popatrzeć, bo ogólnie będę chciała dla Was takich dużo rolek modowych nagrać, więc obczają, co tam jest w sklepach. I ogólnie, słuchajcie, robiłam sobie też duży zakup przed wyjazdem do Warszawy, żeby jakiś tam outfit sobie fajny zrobić i szukałam właśnie takich koszul. I z tego, co kojarzę, my w Szczecinie takich koszul nie mamy, a bardzo chyba taką chciałabym mieć. Więc dajcie znać, jak Wam się ona podoba, a coś takiego właśnie chciałam stworzyć dla siebie właśnie, tylko nie mogłam u nas znaleźć takiego bez rękawnika, dlatego kupiłam normalne swetry z długimi rękawami. Tutaj jeszcze inne koszule, a tutaj jest, słuchajcie, taka cała ściana sylwestrowa i od razu sobie pomyślałam właśnie o outficie na Sylwestra, bo takie też rolki będę chciała dla Was robić, więc jeśli jeszcze ktoś mnie nie obserwuje na Instagramie, to zapraszam. I tutaj tak już patrzę, że z tej ściany to można byłoby chociażby jeden look w pełni zrobić, słuchajcie. Tutaj są jakieś kiecki, swetry, spodnie, topy krótkie i tak dalej, więc można coś fajnego wykombinować i w sumie się zastanawiam, jak bym wyglądała właśnie w takim zestawie. Patrzcie, taka marynarka, tutaj taki top, buty te, co są na dole, a z tyłu jeszcze do zestawu są właśnie spodenki, tak, spodenki i to wszystko razem, no ciekawie to może wyglądać, także dajcie znać, czy jesteście ciekawi właśnie takiego outfitu. A ogólnie, słuchajcie, dogrywam dla Was głos, bo w sklepach, niektórych sklepach głośno gra muzyka i nie chciałabym po prostu, żeby film został zablokowany. Jeszcze patrzę na biżuterię. Ostatnio tak chciałabym sobie kupić jakieś takie łańcuszki, żeby nosić po kilka ich naraz, ale też kolczyki takie wpadły mi w oko, słuchajcie, takie duże koła. Nie mam zbytnio okazji, żeby takie nosić, więc nie za dużo takich mam, ale wiecie, to się świeci, to jest złote, więc mega mi się podoba. Tutaj takie małe są kółeczka. Bardzo fajne, podobają mi się dosyć i słuchajcie, to byłyby moje pierwsze jakby takie kolczyki, bo wcześniej jakby nie chciałam takich, a teraz trochę mi się zmienia. Tu są takie właśnie sety, które bym no chciała sobie zakupić, ale szukam takiego, wiecie, idealnego, co mi się bardzo spodoba. Ceny ogólnie są spoko, takie 39-49. Drożej tutaj chyba nic nie widzę, więc spoczko. Jest złoto i jest srebro, a większość biżuterii, jaką mam, to jest złoto, dlatego też tutaj stoję przed tym złotem. Głównie tak długo, ale srebro też Wam pokażę. No są przeróżne, są przepiękne, są krótkie, długie, średnie kolczyki, te są w ogóle jakie ładne, patrzcie, takie serduszka, ale śliczna. Za 49, 90. No ale na razie nie miałabym gdzie ich ubrać, te w ogóle jakie wielkie, zobaczcie, takie serca. Też bym ich nie miała gdzie ubrać, dlatego słuchajcie, nie kupuję. Kiedyś miałam tak, że co mi się podobało, to kupowałam, ale to bez sensu, bo no bo leżało i się kurzyło. Teraz już tak nie robię. No sam raz na Sylwestra, słuchajcie, do jakiejś spoko stylowy, ale no na razie też nie kupuję, słuchajcie. Nie kupuję, nie przesadzam, muszę się uspokoić, słuchajcie. Ale to się tak świeci, oni jeszcze w tych sklepach specjalnie tak lampy, słuchajcie, ustawiają, żeby to się jeszcze bardziej świeciło. Ale ciągle się zastanawiam nad tymi kolczykami właśnie. I nie wiem, przejdę, słuchajcie, się jeszcze do HM-u, bo w Szczecinie byłam u nas w HM-ie i tam była cała masa w ogóle biżuterii, ogromny wybór i duże takie zestawy też, składające się z dużej ilości naszyjników i kolczyków i przejdę się jeszcze tam. Jeśli będę miała czas, a tam nic lepszego nie znajdę, to się wrócę po te kolczyki, słuchajcie. zobaczymy jak to będzie. Na razie je odkładam, a teraz przyszłam jeszcze do Sinseya po drodze. W poszukiwaniu też jakiejś biżuterii, ale zobaczcie, patrzę na paski, patrzcie jakie piękne, świecące, całkiem spoko ceny, jakie piękne. A tutaj taka mała torebeczka. No i wchodzimy do HM-u, ale tutaj mi taki wisiorek za dwie dychy wpadł w oko, więc go sobie kupiłam. I słuchajcie, później pojechałam na spotkanie, byłam tam ponad 2 godziny i później wróciłam do domu samolotem. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Ja się z Wami żegnam, pa pa!